Z dniem 1 stycznia 2013 roku weszły zmiany dotyczące świadczeń pielęgnacyjnych. Proszę nam powiedzieć, kto skorzysta i jakie to są zmiany. Więc generalnie ta zmiana, która została uchwalona w 2012 roku w grudniu, przewiduje zmiany w świadczeniach pielęgnacyjnych oraz wprowadza dodatkowe świadczenie opiekuńcze, jakim jest specjalny zasiłek opiekuńczy. Specjalny zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał osobom, na których zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym ciąży obowiązek alimentacyjny. I tutaj jest ta zmiana, jeżeli rezygnują z zatrudnienia. Wcześniej, przed zmianą, o świadczenie pielęgnacyjne mogły ubiegać się osoby, które również nie podejmowały tego zatrudnienia. Natomiast w przypadku specjalnego zasiłku opiekuńczego, tym głównym warunkiem ubiegania się o to świadczenie jest rezygnacja z zatrudnienia. I tutaj o to świadczenie mogą ubiegać się małżonkowie, matka, ojciec, dziadkowie, wnuki. Specjalny zasiłek opiekuńczy jest zależny od dochodu, którego kwota nie może przekroczyć 623 zł. Wysokość tego specjalnego zasiłku opiekuńczego wynosi 520 zł. Natomiast świadczenie opiekuńcze jest dla matek, ojców, dziadków, wnuków. Nie mogą z tego świadczenia skorzystać małżonkowie, ponieważ świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim. Świadczenie opiekuńcze przysługuje tutaj, pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 520 zł i jest ono niezależne od dochodu. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje również opiekunowi faktycznemu dziecka. Kto to jest ten opiekun? Więc opiekun faktyczny dziecka jest to osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i która złożyła wniosek o przysposobienie w sądzie. Natomiast specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje temu opiekunowi faktycznemu. Czyli dużo osób straci ten właśnie tą pomoc taką, jak ten był zasiłek pielęgnacyjny po tych tak dużych zmianach, jakie weszły. Myślę, że tutaj będzie ta weryfikacja, ponieważ od 1 lipca wszystkie decyzje, które przyznawały świadczenie pielęgnacyjne, wygasają z mocy prawa i aby osoba mogła ponownie uzyskać prawo bądź do świadczenia pielęgnacyjnego, czy to specjalnego zasiłku opiekuńczego, będzie musiała do końca lipca złożyć wniosek o takie świadczenie i tutaj będzie już ściśle weryfikowane pod poszczególne świadczenie, jakie kryteria ta osoba musi spełnić. Myślę, że może być sporo takich osób. Ważnym w świadczeniu pielęgnacyjnym jest to, aby osoba, która wymaga opieki, udokumentowała, że jej niepełnosprawność powstała przed 18 rokiem życia, bądź do ukończenia 25 roku życia, jeżeli uczyła się w szkole lub w szkole wyższej. Jakie dokumenty powinna złożyć taka osoba, która chce się ubiegać o ten zasiłek pielęgnacyjny? Postępowanie w sprawie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego bądź specjalnego zasiłku opiekuńczego rozpoczyna się po złożeniu odpowiedniego wniosku wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, dokumentem stwierdzającym tożsamość takiej osoby, a także innych dokumentów bądź oświadczeń, które są wymagane do przyznania danego świadczenia. Natomiast w sprawie szczegółowych informacji co do dokumentów uprawnionych do złożenia takiego wniosku, należy zgłosić się do sekcji, która mieści się na ulicy Floriańskiej 8a, sekcji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.